Mamy parszę 53, parsza Chazinu, co się tłumaczy na słuchajcie. Piąta Mojżeszowa, jest drugi rozdział. Chciałem z tego przekładu tysiąclecia, drugie wydanie, przeczytać, bo jest tutaj kilka ciekawych sformułowań. Ale to za chwilę. Przeczytajmy sobie, dlaczego to jest takie istotne. To już tydzień temu o tym to czytaliśmy, czyli powtórzonego prawa, nie powtórzonego prawa, Księga Objawienia, 15 rozdział. Od pierwszego wersetu. Tu mam przykład Vocatio. I ujrzałem inny znak na niebie, wielki i zadziwiający, zwiastunów siedmiu mających plag, siedem ostatnich, bo w nich dokona się gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane, mieszane z ogniem i zwyciężających zwierzę i obraz Jego i liczbę imienia Jego stojących nad morzem szklanym, mających cytry Boga. I śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Boga i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i zadziwiające czyny Twe, Panie Boże Wszechwładco, sprawiedliwe i prawe, drogi Twe, prawdziwe drogi Twe, Królu Narodów. Kto nie bać się będzie, Panie, i wysławi imię Twe, bo jedyny świętobliwy, bo wszystkie narody przyjdą i pokłonią się przed Tobą, bo sprawiedliwe czyny Twe ujawnione zostały. I po tych ujrzałem i otwarty został przybytek namiotu świadectwa w niebie. I wyszli siedmiu zwiastunowie, mający siedem plag z przybytku, odziani lnem czystym, lśniącym i opasani wokół piersi pasami złotymi. Jedna z czterech istot żywych dała siedmiu zwiastunom siedem czas złotych, napełnionych gniewem Boga, żyjącego na wieki wieków. I napełniony został przybytek dymem od chwały Boga i od mocy Jego, i nikt nie mógł wejść do przybytku, aż dokonane zostanie siedem plag siedmiu zwiastunów. Ten rozdział się zaczyna, że to niby te siedmiu zwiastunów śpiewają tą pieśń, natomiast tu uważam jest, że oni wychodzą, ci co mają plagi, dać światu. Natomiast kontekst mówi szerszy, że ci, którzy stoją przed tronem Najwyższego, śpiewają tą pieśń. Tutaj ona w skrócie jest: wielkie, zadziwiające czyny Twe, Panie Boże Wszechwładco, sprawiedliwe i prawdziwe drogi Twe, Król Narodów. To jest taki skrót tej pieśni. Natomiast pieśń mamy dzisiaj Mojżesza w parszy i pieśń Baranka. To ostatnio też mówiliśmy. Ta pieśń Baranka to też przypomnienie takie, to jest objawienie 5 rozdział, 9 werset. To jest ta pieśń w skrócie, tak, bo wiadomo o co chodzi. Generalnie czym odznacza się ofiara Jehoszua, który jest nazwany barankiem paschalnym. Także jest nazwany barankiem, bo szedł na tą ofiarę jak baranek prowadzony na rzeź, to w tym znaczeniu jest barankiem, bo baranek nie jest ofiarą za grzech, nigdy nie był w obrządku lewickim. Za grzech było koźle, ale on jest jak baranek, bo on posłusznie wykonał Boże zlecenie, Boże rozporządzenia, proroctwa, które mówiło o nim. To jest słowo Boga, które w tym znaczeniu jest barankiem. I baranek paschalny jako przymierze wyzwolenia, pamiątka, no upamiętnienie tego wyzwolenia jako pierwowzór. Objawienie 5:9, też tutaj mam Vocatio, i śpiewają pieśń nową, mówiąc: godny jesteś wziąć, tam z kontekstu chodzi o właśnie baranka, ten zwój, otworzyć pieczęcie jego, bo zabity zostałeś, kupiłeś bogów krwi Twej z każdego plemienia, języka i ludu narodu. To jest ta, w skrócie, pieśń baranka. To oddanie
się przelania swojej krwi niewinnej za plemiona, jak to powiedziano, i języki, i ludy, i narody. I dlatego musi być tutaj ta Księga Objawienia, mówi, musi, ci, którzy stoją przed tronem Najwyższego, muszą znać pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Nie może, nie stoją tam ci, którzy tylko znają pieśń Baranka, czytaj tu na przykład chrześcijaństwo, lub pieśń Mojżesza, czytaj tutaj judaizm. Tu stoją tylko przed Najwyższym ci, którzy znają pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Nie ma tam innych ludzi, innych stworzeń, że tak powiem. Musi to razem występować. I zresztą to mamy w wielu innych miejscach, że Jeszua prawa nie zakończył, nie przybił do krzyża, czyli tu mamy ten element pieśni Mojżesza, zachowywanie, to co dzisiaj w parszy mamy, zachowywanie wszystkiego, co Bóg przez Mojżesza przekazał swojemu ludowi, i mamy, że to wszystko prowadzi do Mesjasza, odkupienia, i on jest tym, tą kropką nad i, można by tak też to nazwać, zwieńczeniem, koroną wszystkiego. To razem musi funkcjonować, nie może osobno. Dlatego przyrównałem pieśń Baranka do w tym zwyczajowym rozumieniu chrześcijaństwa, bo oni tylko Baranka, że oni uznają, że on krew przelał i tak dalej, ale nie uznają prawa. Prawa przybite, stare są, to są uczynki ciała i tak to nazywają. I z drugiej strony odwrotnie jest. Mojżesz, oni czekają na Mesjasza, Chrystusa, który się narodził w Betlejem, czy pochodzącego z Nazaret, nie uznają, czyli nie tej pieśni, nie... Oczywiście nie mówię o poszczególnych ludziach. Poszczególni ludzie, Bóg ich pobudza i zaczynają te dwie pieśni uczyć się, tych dwóch pieśni się uczyć. Czyli z jednej strony uczą się tej pieśni Baranka i odwrotnie, ci, którzy znali tą pieśń Baranka, zaczynają się uczyć pieśni Mojżesza. Robi się taka kompletna sprawa. Bo tak jak mówiłem, jest jeszcze pieśń Mojżesza opisana po przejściu przez Morze Sitowia, potocznie nazwane Morzem Czerwonym. Tam też jest ta pieśń, jedna, też jest ważna. Tutaj z tej pieśni, bo to jest 15 rozdział drugiej Mojżeszowej, można by uwypuklić takie zwroty, że zbawcą stał się on moim, Jahwe, może inaczej, drugi werset, Jahwe mą siłą i weselem, zbawcą stał się on moim, to mój Bóg, więc pragnę go wielbić, to Bóg Ojca mego, wynosić go pragnę. Czyli tutaj ta pieśń się powołuje na Boga odwiecznego, Boga ojców, czyli Abrahama, Izaka, Jakuba i tak dalej. Śpiewajcie Jahwe, bo okrył się chwałą, konia wraz z jeźdźcami rzucił w morze. To takie już stricte do tych czasów, do tego zdarzenia odnośniki. Jahwe króluje na wieki, na zawsze. I to jest tamta, może jeszcze jedna rzecz, bo tutaj trochę za słabo sobie zaznaczyłem, w tej pieśni, pierwszej pieśni Mojżesza. Jahwe jest bohaterem wojny, ten, który jest, to imię Jego. I to jest ciekawy zwrot, to jest przekład poznański, ten, który jest, to imię Jego. W innych miejscach jestem, który jestem, ja jestem. To nie jest sama forma, jak my dzisiaj to rozumiemy, sama nazwa, że tam, gdzie występuje ja jestem, to tam Bóg już funkcjonuje pod tą nazwą. Ten, który jest, ja jestem, to jest, że on jest żywy. Wszędzie mamy to, on jest żywy, inne bogi to są martwe wymysły, można powiedzieć, jakieś koncepcje. On, który jest, to się odnosi do ten zwrot, że on żyje, że to on jest. I żeby to zrozumieć, to był kiedyś taki żart w dawnych czasach, żeby to jaśniej zrozumieć. Był taki żart, który idealnie odwzorowuje tą myśl. Byli w Polsce taka formacja, co nazywali się milicjanci. I ten żart tak był, że pewnego razu milicjant sobie mówi do siebie,
myślę, więc jestem. I znikł. Rozumiecie? I to oddaje to. Ten, który jest. On jest. Inne bogi to są wymysły, to są posągi, wyobrażenia, cokolwiek. Jakieś wirtualne brzuch, jak to Paweł pisze. Wymysły. Ten zwrot, ja jestem, oznacza, że ja jestem. On jest. Prawdziwy, żywy, ten, który stworzył niebo i ziemię. Dobrze, wracając do parszy, czytałem z tysiąclatki dwójki. Dwójki, wiecie dlaczego? Bo tam jest tetragram. Ale chciałem zwrócić tu uwagę na przede wszystkim pierwszy i drugi werset z tego. Przeczytam go jeszcze raz. Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem. Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem. Słów moich ust słuchaj, ziemio. Czyli można tu powiedzieć, że jest pewna alegoria niebiosa jako stworzenia niebieskie, które żyją tam w tym innym wymiarze, byśmy tak to nazwali, i ziemię jako ci, którzy żyją na ziemi. Ale tu jest mowa o słowach. Drugi werset. Nauka niech spływa jak deszcz, niech słowo me pada jak rosa. Będzie żyzne. Słowo, które Bóg wypowiada, jest życiodajne. Jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz dobroczynny na trawę. Widzimy tu funkcję tego słowa. Ale to słowa Bóg wypowiada konkretne i określone. Człowiek sobie je robi substytuty lub robi jakieś miksy, na przykład biblijny kościół. Bóg takiego sformułowania nie wypowiada. Nabożeństwo w kościele to nie są Boże słowa. To nie są słowa, które niosą życie. To są słowa, które człowiek wymyślił, czyli można powiedzieć, że to są złe słowa. Bo Bóg jest dobry, jak Chrystus powiedział. Takie zdarzenie znacie, że podchodzi człowiek jeden do niego, nauczycielu dobry, mówi do niego. A Chrystus odpowiada, tylko Ojciec jest dobry. Czyli jak Ojciec jest dobry, a jest duchem, czyli wszystko, co on wypowiada, każde słowo jest dobre. Człowiek, jak wymyśla słowo, zastępując Boże słowa, to są to złe słowa. Byśmy powiedzieli też tą sytuacją, gdzie Jeszua mówi, że musi umrzeć, a Piotr mówi, nie, nie, nie spotka cię to. Co wtedy mówi nasz Pan, nauczyciel? Nasz Pan, nauczyciel mówi, czyli lekcja znowu jest. Idź precz ode mnie, przeciwniku, co chcesz zmienić Boże słowa, święte, dobre słowa. Dlatego niektórzy uważają, że to nie jest istotne, jakie słów używamy. Tydzień temu mieliśmy rozważanie na temat chrześcijan. Czy Bóg jest chrześcijaninem? Taki kontrowersyjny tytuł nadałem. Czy w ogóle w Biblii jest określenie chrześcijanin? Się okazuje, że nie ma takiego określenia. Uczniowie się nazywali wszyscy co do jednego świętymi, bo to używa tego słowa Stwórca, Ojciec. On mówi, że jest święty, bądźcie święci jak ja. Cały czas powtarza. No, jest chrześcijanin w Biblii, ale nie w kontekście... No w tłumaczeniach są. Jest chrześcijanin, jest Kościół, jest wiele różnych słów, ale to są ludzkie słowa. To nie są słowa, które Bóg wypowiada. To jest ta różnica. To, że one są w Biblii. I teraz zobaczmy, jaki jest ciąg dalej, konsekwencji. Później przychodzi człowiek i on mówi, że jest biblijnie wierzący. Albo biblijnie naucza. Po pierwsze, nie ma sformułowania takiego w Biblii. Biblijnie wierzący. Biblijnie nauczający, tylko jest nauczyciel. Czy Jeszua, tak jak czytałem wtedy, czy Jeszua mówi, że on teraz będzie biblijnie nauczał? Jest zwrot w
Paweł używa chyba dwa razy w Słowie Bożym, ale to jest, wiemy, że nie było tak zwanego Nowego Testamentu, jak to Paweł wypowiadał, że mówił o tak zwanym Tanachu, czyli tak zwanym Starym Testamencie, czyli o Mojżeszu, prorokach i psalmach, bo tam jest to słowo najwyższego. Dlatego jak Torę czytamy, zawsze zwracam uwagę, tu Bóg wypowiada, to są Boże słowa. To można z pewnością mówić, że to jest Słowo Boże. Dlatego słowa mają znaczenie. Później też kiedyś zrobię na ten temat odrębne studium, rozważanie, jak właśnie słowa mają konsekwencje, bo jest powiedziane w wielu miejscach, że na podstawie słów będzie rozsądzanie. Między innymi, bo chodzi też o czyny, które do słowa prowadzą. I tu ta parsza właśnie zaczyna się, ta pieśń Mojżesza zaczyna się, zważajcie na to, co powiem. Zresztą ten przekład zaczyna się, uważajcie. Uważajcie i jakbyśmy to sparafrasowali, uważajcie na to, co Bóg mówi, a Mojżesz wie, co mówi w tej pieśni, bo nie zważał na słowa wiekuistego, gdzie miał przemówić do skały, a nie wciepnąć ją laską. Rozumiecie? Mojżesz zwraca na to uwagę. Uważajcie, co powie Bóg, na jego słowa, bo jego słowa są jak rosa ożywcza. Dają życie. Wszystkie inne słowa, które... Ja nie mówię o rzeczownikach, bo Bóg dał człowiekowi pewną funkcję i w tym człowiek się sprawdza. Wymyśli sobie pojazd z kołami dwoma, połączy rurkami, tu jakiś taki drążek zrobi, tam łańcuch i nazwie to rowerem. Nie ma w tym nic złego, bo Bóg dał taką funkcję człowiekowi, że ma nazywać zwierzęta i nazywają, odkrywają jakieś zwierzątka gdzieś tam w lesie, jakieś naukowcy i nazywają te zwierzątka, odkryją jakąś planetę czy gwiazdę, nazywają tam numerkami czy jakoś inaczej. Nie ma w tym nic złego. Natomiast gdy Bóg określa, że to jest, wypowiada się jakimś słowem określonym, najlepiej jakbyśmy hebrajski znali, to by było najpyszniej, to on wie, co mówi i nie możemy go zmieniać, nie możemy nadawać tym słowom innego znaczenia, a bo dzisiaj tak mówimy. Nie, to właśnie jest ten grzech człowieka, że zmienia znaczenie słów Boga. I co ciekawe, jeżeli sobie wrzucimy w wyszukiwarkę hebrajsku, czyli mowa po hebrajsku, to jest kilka takich ciekawych sformułowań, że na przykład Jana Ewangelia, 20 rozdział, Jeszua rzekł do niej, Miriam, a ona obrudziwszy się powiedziała do niego po hebrajsku rabuni. A Szaweł? Szaweł trzykrotnie chyba opowiada swoją historię, gdy spotkał Pana Jehoszuę i mówi, gdy pozwolił Paweł stojąc na schodach, dał znak ręką Dowia, gdy nastała zupełna cisza, odezwał się po hebrajsku tymi słowami, czyli też przemawiał po hebrajsku Szaweł, czyli widzimy, że te listy Szawła, czy w ogóle myśli Szawła, które mamy dzisiaj po grecku, nie są do końca tymi myślami hebrajskimi. Język, przekładanie na inny język zniekształca często, nie oddają często sensu prawdziwego w wielu miejscach. A jeszcze mamy tych kopiarzy, przepisywaczy, mamy pewną grupę ludzi, którzy dzierżyli to w rękach przez setki lat. I oni to kształtowali jak chcieli i robili. Natomiast to, co Szaweł spotkał Pana Jeszuę, to mamy na przykład Dzieje Apostolskie 26, kiedy wszyscy upadliśmy na ziemię, czyli on to opowiada ten moment, jak podążał ze strażą do Damaszku. Upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku. Czyli Jeszua
zwraca się do Szawła. A co, Szaweł nie znał greckiego? Znał grecki. Jeszua się zwraca po hebrajsku. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Słowa. I czy Bóg mówi po hebrajsku? Najprawdopodobniej tak. Oczywiście rozumie wszystkie inne języki, tak? Ale tłumaczę, tłumacząc, tu się wdaje ludzki grzech, ludzka niedoskonałość i zmienianie słów. Dlatego nie jest to błahą rzeczą nie zwracać uwagi na określenia, bo określenia prowadzą do konkretnej sposobu myślenia. I tutaj jeszcze dalej w tym tekście też jest o tych słowach powiedziane. 45-46 werset. Gdy Mojżesz skończył wygłaszać wszystkie te słowa do całego Izraela, rzekł do nich: weźcie sobie do serca te wszystkie słowa, które ja wam dzisiaj ogłaszam, te wszystkie zwroty, które coś oznaczają, co one, jakich słów użyłem, jakich Bóg użył słów, które wam przekazałem, można tak jeszcze coś powiedzieć, bo Mojżesz był tym pośrednikiem między Bogiem a ludem. I dalej, nakażcie waszym dzieciom pilnie strzec całego prawa? Nie, tu jest strzec wszystkich słów, bo ze słów jest, na słowach oparte jest prawo, skonstruowane tak, żeby człowiek zrozumiał, ale to muszą być konkretne słowa. Strzec wszystkich słów tego prawa. Dzieci mają się nauczyć właściwych pojęć, bo jak słowa zniekształcimy, mamy teraz kościół chrześcijańsko-biblijny, to jak taki człowiek sobie weźmie to do serca, to tak zaczyna myśleć, że jest chrześcijaninem, nie jest Mojżeszem, nie będzie przestrzegał prawa mojżeszowego i przez zniekształcenie słów zaczyna jego serce tak myśleć, a nie inaczej. Natomiast słowa konkretne, właściwe odnoszą, bo one są żywe, tak? Wracamy do drugiego wersetu, żywe jak rosa, jak deszcz, który ożywia, dają życie. Właściwe słowa prowadzą do życia. Są właściwą wskazówką. Dlatego nie jest to banalna sprawa, czyli banalna rzecz. Bez wody roślina umiera. Tak samo my bez słów Bożych też umieramy. Właściwych słów. Właściwych słów Bożych umieramy i nie mam to na myśli śmierci fizycznej, chociaż to się też wiąże, ale najpierw jest ta śmierć duchowa. I my nawet możemy myśleć o sobie, że żyjemy, bo coś robimy, to, ale w oczach Boga tak nie jest. A nie, znaczy nasze jestestwo, nasze funkcjonowanie tutaj na ziemi jest fizyczne, ale życie, prawdziwe życie zależy od Twórcy. Mhm. Nie od tego, jak my myślimy, że jest. Tak, no grzech, wedenie, od czego się zaczął? To też powtarzam już nie wiadomo który raz. Zaczął się od zerwania owocu. No, a coś było wcześniej. Myśl. Ale coś było wcześniej. Zniekształcenie słowa. Ktoś przyszedł i zniekształcał słowa kogo? Wymyślił swoje słowa, czy zniekształcał kogo słowa? Stwórcy, który coś wypowiedział dokładnie, konkretnie, jasno i precyzyjnie. A to nie była myśl na tym. Tak, ale to zaczęło się od słowa, od zniekształcenia niedużego, bo tam widzimy, że to było nieduże, bardzo takie sprytne manipulacja słowna. I tak jak powiedziałem, Ewa, będąc w stanie ducha jak dziecko, czyli ufająca, zaufała tym słowom, nie wiedziała, że tak są groźne te słowa, taki mają jad w sobie te słowa. Grzech, kwas. Od słów się zaczęło. Dlatego Bóg wielokrotnie, tutaj Mojżesz akurat w tym wypadku, w tej pieśni, zwraca uwagę na słowa, bo sam doświadczył, że zbagatelizował słowa Najwyższego. Bóg w swoich wypowiedziach jest bardzo precyzyjny. Jak mówi, że proroctwa przez Jeremiasza
Do Dawida też, Jeremiasza to może nie, ale do Dawida przez proroków Natana chyba, tak, to był wtedy, mówi, że wzbudzę po tobie, on będzie mi synem z twoich lędźwi, parafrazując, tak, to jest precyzyjny, nie może tego później zmieniać, że jakiś coś, jakaś zacienienie się stanie zapłodnieniem. Precyzyjne słowa. Też słyszałem ostatnio, bo słucham pewnych rzeczy z kręgów katolickich, że oni jako antyprotestanckie tezy stawiając, mi się to spodobało, już mówią, że to są, tak ironicznie oni mówią o protestantach, biblijnie biblijni. Do takiego absurdu w pewnych rzeczach dochodzi. I w Biblii, czyli zbioru pism, jak najbardziej ja używam, ale nie, nigdy nie, może tam może się czasem może mi wyrwać, ale świadomie nie używam tego, że biblijne nauczanie, biblijnie wierzę. Tego nie ma nigdzie. To jest sformułowanie, które człowiek i dlatego zły, bo to są... No, bo brak jest słów na określenie. Są w Biblii określenia. Nie bójmy się tych określeń. Chciałam o tym powiedzieć, że jest tak duże rozproszenie różnych sposobów rozumienia zapisów Biblii, że tworzy się tyle różnych ugrupowań, że ciężko znaleźć określenie jednoznaczne na to wszystko, co one ze sobą niosą. No, szukamy tych właściwych słów, poznajemy te właściwe słowa. Ja nie twierdzę, że wszystko, co ja znam, mówię, najlepiej by było hebrajskiego się nauczyć i to od urodzenia. To by było najlepiej. Nie znamy, ale znamy konteksty, wypowiedzi szersze i te słowa niosą w całym opisie, niosą przekaz i nie możemy później ich przekręcać, że teraz jest Kościół, tylko jest gromadzenie, tak? Kehila. Bo Kościół się dotyczy to jest katolickiego zgromadzenia. Tak, i każdy, kto mówi, bo to właśnie ci z kręgów katolickich mówią do protestantów, wy jesteście biblijnie biblijni, czyli oni używają ich, czyli można by powiedzieć, że zły ma dostęp przez złe słowa do ludzi. Czyli ma i prawdę mówi. Ten katolik, ja sądzę, że w ogóle to jest jezuita, że on prawdę mówi o tych protestantach, bo tak jest. Ja to widzę. Prawdę mówi, ale tam on oczywiście broni tej doktryny trynitarnej. Dobrze, no nie będę w to wchodził. Tak, no nie będę w to wchodził, ale mówię, że posługuje się tą nomenklaturą słowną, którą sobie człowiek wymyślił do walki z nimi, ale to jest tamte pole. My nie dajmy pola, żeby do nas był dostęp przez słowa, których Bóg nie używa. Bóg ma być naszą twierdzą, a On będzie naszą twierdzą. On buduje twierdzę, mur warowny ze swojego słowa. Jak wprowadzimy jakąś cegiełkę inną, obcą, to wróg przez nią przejdzie, przebije się. Słowa Najwyższego są naszym murem, naszymi skrzydłami. To tak w skrócie. Co tutaj jeszcze o tej pieśni byśmy powiedzieli? Czy jest coś? Bo w ogóle będę chciał się w drugiej części taki temat też na tej parszy trochę oparty. Bo dostrzegałem ten problem, bo sam nie wiedziałem kiedyś, jak to definiować, ale widzę, że ten problem jest bardzo głęboki, że ci, którzy mówią, że są biblijnie wierzący i biblijnie nauczający, w ogóle nie mają pojęcia, jak rozróżnić, gdzie jest prześladowanie, a gdzie jest kara. I dzisiaj będę chciał się też, to jest temat długi, głęboki, pokrótce przeczytać w Biblii, jak Bóg
definiuje te dwa pojęcia i pokazując nam, po czym można poznać, po jakich znakach można rozpoznać, że jest prześladowanie lub kara. Ale to w drugiej części. Bo to jest bardzo ważne, bo od tego zależy nas też nasz sposób myślenia. Podejście do sytuacji, czy do oceny sytuacji, która jest z zewnątrz nas. To jest też bardzo ważna rzecz, bo Bóg to określił, a widzę, że z tym jest bardzo, bardzo dużo problemów, żeby to rozeznać. To w drugiej części. Tutaj może warto by poruszyć, chyba nie wiem, czy zauważyliście, że tutaj Bóg jest określony jako skała. W poznańskiej jest jako opoka użyty to określenie. Który to był werset? 31. No i czwarty też. I czwarty, tak, w dwóch miejscach. Jeszcze dokładniej, bo mówię, nawiązując jeszcze do tych jezuickich katolików, dokładniej muszę się wypowiadać. Bóg Ojciec wiekuisty, Stwórca nieba i ziemi, bo Bóg już dzisiaj jest, można to różne rzeczy pod to podstawiać. Bóg Ojciec właśnie jest jako skała. Jest jedno określenie, co czytaliśmy do Jeszua, ale skała zgorszenia, on jest jako ten, nie jest tą podwaliną, tylko przedmiotem potknięcia. To jest skała użyta jako przedmiot, o który się potykają ludzie. Zresztą nie wiem, chyba to mam gdzieś zapisane. I w tym znaczeniu jest do Jeszua skała odniesiona, natomiast skała, Jeszua sam mówił o tym, że trzeba budować na skalę, czyli na Ojcu. On jest skałą, on jest fundamentem, znaczy fundamentem, to źle. On jest skałą, on jest podwaliną. Jeszua jest kamieniem węgielnym, narożnym. Fundament mamy z apostołów, a później mur mamy z dalszych naśladowców. Budowla cała wznosi się, ale wszystko jest zbudowane na Ojcu, na skalę. On jest skałą. Nie Piotr, nie Jeszua, tylko Ojciec odwieczny. Skałą. I czasami jest to opoka nazywane. Ja jeszcze bym chciał właśnie o tej skale. A, tu mam. Rzymian, 9 rozdział. Tak mi umknęło tutaj w moich notatkach. Rzymian, 9 rozdział. Przekład poznański od 30 wersetu. Bo tu od 30, 9 rozdział, 30 wersetu. Paweł mówi o tym, co się dzieje w tej sytuacji, w której oni tam są. I to, co powiedziałem wcześniej, trzeba znać obie te pieśni. Pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Nie ma innej możliwości. I tu Paweł w pewnym sensie też o tym mówi. Cóż więc powiemy, że poganie, którzy nie szukali usprawiedliwienia, otrzymali usprawiedliwienie, ale usprawiedliwienie wynikające z przyjęcia wiary. Izrael zaś, który szukał prawa mającego dać usprawiedliwienie, nie doszedł do wypełnienia prawa, czyli nie uznał Mesjasza. I to mamy w 32 wersecie. Dlaczego? Dlatego, że szukali sprawiedliwości opartej nie na wierze, lecz na uczynkach. Rozbili się o kamień, który powoduje obrażenie. Tak też napisano. Oto kładę na Syjonie kamień powodujący obrażenie oraz skałę powodującą zgorszenie. Kto wierzy w niego, nie dozna wstydu. Tutaj użyte skała do Jeszua jest, ale w sensie potknięcia, nie jako podwalina wszystkiego. Rozbili się, czyli oni znali pieśń Mojżesza, ale nie uznali pieśń Baranka. To było dla nich tym kamieniem zgorszenia, jak w niektórych miejscach jest, lub kamieniem potknięcia. 10 rozdział, też list do Rzymian, od 1, też w tym kontekście jest wypowiedź. Bracia, zbawienie ich jest pragnieniem mego serca, czyli mówię o swoich ziomkach, i przedmiotem modlitwy do Boga.
Świadczę bowiem za nimi, że pałają żarliwością do Boga, lecz prawdziwie Go nie znają. I on nie kwestionuje, ja też dzisiaj nie kwestionuję jako systemu religijnego judaizmu, że oni pałają żarliwością, mówię o tych, którzy naprawdę pałają, nie mówię o tych, co się na kolorowo tam, różnokolorowo manifestują. Pałają żarliwością do Boga, lecz prawdziwie Go nie znają, ponieważ nie poznali Bożej sprawiedliwości i usiłowali własną ustanowić, więc nie poddali się sprawiedliwości Bożej. O czym ta sprawiedliwość była Boża? Tu jest w poznańskim celem, kresem, ale tu jest słowo celem. Celem bowiem prawa jest Chrystus. On wiedzie do sprawiedliwości każdego, kto przyjmuje wiarę. Widzimy to? Paweł mówi, dokładnie śpiewa, Szaweł dokładnie śpiewa pieśnią Mojżesza i Baranka. I mówi innym, że tylko swoimi słowami musicie go uznać, bo inaczej wasza pobożność, żarliwość jest chybiona celu, tak? To właściwe jest określenie w tym momencie. I Szaweł też taką żarliwością chybioną celu pałał. Wcześniej. Tak. Dopóki Mesjasz się nie tak objawił. I widzimy tutaj, że to jest kolejne miejsce, gdzie poświadcza to, że trzeba znać obie te pieśni. Że prawo jest istotne, ważne, bo wskazuje na Mesjasza, ale bez Mesjasza to tylko jest zabieganie o jakieś własne usprawiedliwienie. Natomiast człowiek nie jest w stanie sprawiedliwie wypełnić wszystkich praw według Mojżesza, danych przez Boga, przez Mojżesza. Dlatego potrzebne jest usprawiedliwienie w Mesjaszu. Doskonała ofiara. Niezbędny element. Dlatego też mówiąc o innych proroctwach, gdzie mowa jest o odnowieniu Izraela, gdy nie ma tego czynnika mesjaszowego, to proroctwo jest niepełne. Nie można interpretować tego proroctwa, że się wypełnia bez Mesjasza. Nie ma takiej możliwości już. To jest nierozłączne dwa elementy, które muszą być spójne, razem się uzupełniać. Jeden i drugi. Oczywiście ten Mesjasz jest ważniejszy od Mojżesza, ale jeden bez drugiego nie może istnieć. Razem współdziałają. Tak samo człowiek jest sformułowany. Ciało i duch razem muszą współdziałać. Funkcjonować wtedy człowiek staje się duszą żyjącą. Tu jeszcze ciekawy zwrot jest w tej parszy. Tylko w przekładzie poznańskim jest to tak użyte. Zaraz, bo może w tysiąc lat też jest, tylko ja to... sobie. Też jest w tysiąclatce 12 werset, czyli 32 rozdział 12 werset brzmi tak. Tak Jahwe sam go prowadził, czyli tu chodzi o ten lud cały, nie było z nim Boga obcego. Tysiąclatka, sam Jahwe nim kierował, nie było przy nim obcego Boga. Dlaczego to czytam? Można przeczytać też i 13. Dał mu wejść, czyli sam Jahwe, na wyżyny kraju i karmił go obfitością z pola, sam Jahwe, poznańską, karmił go obfitością z pola, wracam do 12 werseta, sam Jahwe, pozwolił mu kosztować miodu, sam Jahwe, z opoki, sam Jahwe, oliwy z twardej skały. Można dodać tutaj wody z skały. Sam Jahwe. Nie było przy nim obcego Boga. Będę chciał kiedyś poruszyć temat trudny, trynitaryzmu. Ale tutaj już w pewnym sensie zaznaczam, że jeżeli jest jakaś koncepcja, że Bóg jest
w jakichś pojęciu, że jest wcielony Chrystus, że jest Duch Święty i to są osoby i tak dalej, to pytanie po pierwsze, już dzisiaj zadaję je, dlaczego wprost nie ma o tym powiedziane? A drugie pytanie, dlaczego, jeżeli objawił się już w tak zwanym Nowym Testamencie, dlaczego tyle czasu czekał? Gdzie było tyle sprzyjających momentów, żeby to objawić? Bo ja wiem, że tak jak wspomniałem o tym katolickim, uważam, że to jest jezuita wyszkolony w tej formacji, że on powie, no tak, ale to Jahwe, Jahwe, Jehoszua, Jahwe Zbawienie, to są te same osoby i to ten Bóg w trzech osobach kierował tu. I później mamy, że Jehoszua, Jezus jest tą skałą, z której wodę pili ci na pustyni. Ja wiem, że tak to będzie przekręcane. Jahwe, czyli tetragram Yud-Heh-Vav-Heh odnosi się do Ojca. Do Ojca, nie do Syna, nie do Ducha Świętego, tylko do Ojca. I ten werset mówi sam Jahwe, możemy tu dodać, Ojciec nimi kierował, tym ludem, nie było przy nim obcego Boga. Nie skrzywiajmy tego. Nie dajmy sobie wmówić, że jeden równa się trzy lub jeden równa się dwa. Bo ja nie mówię o sobie tutaj zebranych, ale o innych, którzy może będą słuchać tego. Nie dajmy się wmanewrować w wyższą filozoficzną matematykę. Jeszcze nawiązując może do dzisiejszego dnia. Dzisiaj jest 1 czerwca. Powtórzonego prawa 32:17. Jak można składać ofiary demonom? To jest poznańska, a tysiąclatka to trochę inaczej. To jest 17 werset. Tysiąclatka to inaczej trochę oddała. Złym duchom składają ofiary. Nie Bogu. Bogom, których oni nie znają. Nowym, świeżo nabyłym. Przybyłem. Nie służyli im wasi przodkowie. Tak jak powiedziałem wcześniej, bo to się wszystko wiąże. Bóg jest jeden, on jest Stwórca, jego słowa są istotne, inne słowa to są złe słowa, czyli pochodzące od złego, czyli to można też nazwać, to jest zły duch, ludzki duch, grzech, kwas, można tu różne określenia użyć w tym momencie. I wszystko coś, co nie oddaje się czci Ojcu przez Jeszua, trzeba by tutaj już dodać, przez Syna, przez pośrednika, nie oddaje się czci, ale nie w słowach przez Jeszua, przez w imieniu Jeszua, bo w imieniu Jeszua to trzeba chodzić, być Judejczykiem, tak jak on mówi, naśladujcie mnie, czy Piotr pisał, wstępujcie w jego ślady. To trzeba wiedzieć, że pośrednictwo Jeszua jest ściśle naśladowanie Go, ścisłe słuchanie Go. To nie jest tylko formułka słowna. Ofiary demonom składają ci, którzy właśnie nie oddają czci Bogu. Czci się dzisiaj stworzenie, którym jest, nazywa się dziecko. No dzisiaj ja mówię, bo to są różne systemy czczenia. Natomiast tutaj jak czytaliśmy, to co Bóg robi z dziećmi nieprawymi? Taki dzień dziecka tutaj czytaliśmy. Zauważyliśmy tutaj, co z dziećmi robi? Tutaj, 25 werset, może od 23. Zgromadzę na nich przekleństwa, wypuszczę na nich swe strzały, zmorzy ich głód, gorączka ich strawi i złośliwa zaraza. Wbiję w nich kły dzikich zwierząt, zjadę tych, co pełzają w prochu. Na dworze miecz będzie ich pozbawiał niegrzecznych dzieci? Brzydkich dzieci? Nie, będzie pozbawiał dzieci, a przerażone w domach, a przerażenie po domach, tak młodzieńców, jak panny, niemowlę ssące.
i starca. Wszystkich. Nie ma tu wyjątku. To a propos tego, co mówisz, ja podzielę się pewnym przeżyciem, które miałem kilkanaście lat temu. Byłem u swojej kuzynki w jednym z polskich miast. No i akurat ona była zajęta i mówi: słuchaj, Leszek, i ja ci pokażę, obejrzyj sobie wideo urodziny Hubercika. Hubercik to jej wnuczek. No i on był traktowany w domu jak bóstwo. No niby, co mnie to obchodzi, nie chciałem oglądać, ale jakaś myśl przyszła: obejrzyj, warto obejrzeć, obejrzeć. No więc włączyła te wideo i byłem przerażony, bo te urodziny to mnie się tak naprawdę skojarzyły z jakąś uroczystością religijną, z jakimś, jak to popularne słowo jest, może nie biblijne, ale popularne, z jakimś nabożeństwem, gdzie w charakterze Boga był ten bodajże trzy, czy nie pamiętam, no mały chłopiec, był ten Hubercik. I to naprawdę skojarzenie z religijnym oddawaniem czci było tak silne, że aż wręcz ku przestrodze chciałem, żeby mi zrobiła ta kuzynka kopię, no ale w końcu, no nie poprosiłem, bo pomyślałem, że on, czy może tak się zachwyciłem tym, co robią. Zrozumiem. Mhm. Jest tego pełno. Są niektóre święta państwowe tak zwane, czy cywilne, świeckie, ale wiele z nich jest, tych świąt ma podłoże pogańskie, chociażby Dzień Matki. Matki nawiązującej do pogańskich tam wierzeń, ziemia i te boginie, matki. Jest tego pełno. W każdym razie tu jedyna wskazówka jest: wszystko co robimy, oddajmy cześć Bogu. Adorując coś lub kogoś, nie spełniamy tego warunku. Dlatego Jeszua był doskonały, bo on w każdej sytuacji, nawet gdy Piotr mówi, no możesz, to on by to puścił mimo uszu, tak? Można by tak powiedzieć. Nie, gdyby puścił to mimo uszu, by już było coś nie tak, że w pewnym sensie, bo też jest tak powiedziane, że milczenie jest zgodą, przyzwoleniem. On zaoponował. Nie, idź precz, czyli przeciwna myśl, tak? Bo tam nie, szatan nie wszedł w Piotra, tylko po prostu po ludzku zaczął myśleć, że nie musi go to stać, bo fajnie mu było z Jeszuą być i chciał dłużej z nim być. I zaczął po ludzku myśleć. Natomiast Jeszua wypełniał wszystko dokładnie, co Słowo, czyli co Duch Święty, bo Bóg jest święty, Duch Święty mu nakazywał. Dokładnie i nie mógł się temu sprzeciwić nawet w takiej sytuacji. Można by powiedzieć, no mógł puścić to mimo uszu i zapomnieć o tym. Nie. Tu widzimy, nawet w tym oddał Bogu chwałę, bo zgadzał się w pełni z tymi słowami. Bronił tych słów, mimo że one prowadziły go do śmierci męczeńskiej. Bronił tego. Bronił, można powiedzieć, i tu użyję właściwego określenia, bronił Bożego Słowa. We właściwy sposób używam tego określenia. Bronił Bożego Słowa, bo Bóg wypowiedział się przez proroków bezpośrednio, co dotyczy Mesjasza. To są Boże Słowa, prawdziwe. Definicja. A jeżeli są Boże Słowa, Bóg jest święty, to są święte słowa. Duch Święty, bo słowa niosą jakąś myśl, jakieś działanie, jakąś informację. Dobrze, zakończymy może tak, czy coś jeszcze z tego rozdziału, z tej pieśni Mojżesza? Coś, co nas zaciekawiło może, bo ja też na wszystko nie jestem w stanie zwrócić uwagi. Coś, co jest dzisiaj dla nas pouczeniem. Kończąc, pierwszy, drugi werset. Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, słów moich ust słuchaj, ziemio. Nauka moja niech spływa jak deszcz, niech słowo me pada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń,
jak deszcz dobroczynny na trawę. Niech to będzie motto, te słowa, bo tu jest głębia tego, że słowa są żywe, dają życie, właściwe słowa, właściwe określenia. Ja nie boję się używać określeń o kościele katolickim. Mówię, że to jest kościół katolicki, że tam jest nabożeństwo, bo oni tak to nazwali, tak się tam używają i tak to nazywam. Natomiast do siebie tego nie będę, nie używam, nie odnoszę, bo lud Boży jest święty, oddzielony. On ma swój język, oddziela się od słów innych. To też jest jeden z czynników wyjścia z Babilonu, ludu mój, o tak bym to zakończył. Dobrze, do 14 zrobimy przerwę? 14.30 zrobimy przerwę. Zapraszam na drugą część. Jak rozróżnić, co jest karą, a co jest prześladowaniem? To w drugiej części. Zapraszam po przerwie. Do usłyszenia.